Witam. Dzisiaj końcówka zbiorów truskawek, rejon Czerwińska. Trwają zbiory malin. Jedna, jak i druga uprawa wymaga nawożenia poprzez fertygację, ale dzisiaj królem będzie ogórek gruntowy. I co można zrobić, żeby mieć dobre plony, używając nawozów fertygacyjnych Green Ecopoland? Zapraszam. Widzimy plantację ogórka gruntowego. Termin siewu około 10 maja. Wygląda bardzo fajnie. Zobaczmy, jak wyglądają przyszłe ogórki. Widać, mamy już pierwsze zawiązki. Jest to odmiana partenokarpiczna. Szacowany plon. No, przy dobrych warunkach pogodowych, jeżeli nie będzie dużej presji chorób, odpowiednia fertygacja, jeżeli będzie prowadzona, a jest tutaj takie założenie, żeby odpowiednio wykorzystywać dokarmianie poprzez fertygację, a może być tu nawet plon rzędu 80-90 ton z hektara. Myślę, że za jakieś około 7-10 dni powinny być już tutaj pierwsze zbiory. Na chwilę obecną fertygacyjnie tutaj było zastosowanie green plantu fosforowego w składzie 10-50-10 i na tym fertygacja obecnie skończyła się. Wynika to z tego, że w ostatnich kilku dniach bardzo intensywnie padało. Zresztą to widać, że gleba ma naprawdę dużą ilość wody. Chwasty nagle zaczęły rosnąć, więc też będzie trzeba tutaj z tą fertygacją poczekać, aż troszkę obeschnie. I następne zabiegi z wykorzystaniem fertygacji to przede wszystkim green plant w składzie 8-7-40. I dawkowanie tego green plantu, szanowni państwo, to jeżeli ogórek wejdzie w pełnię plonowania, to jest rząd wielkości nawet 40, 50, a czasami nawet 60 kg tygodniowo na hektar. Myślę, że tutaj obejdzie się bez dodatkowego zakwaszania kwasem azotowym. Sam green plant potasowy 8-7-40 powinien nam tu załatwić całe nawożenie w okresie plonowania. Proszę państwa, co jeszcze możemy zrobić, jeżeli chodzi o dokarmianie dolistne na tej, jak również na innych plantacjach ogórka gruntowego? Przede wszystkim zadbajmy o to, żeby nasze rośliny były w dobrej kondycji. I tutaj widzimy, niektóre liście są poprzypalane. Jest to wynik zastosowania agrowłókniny na wczesnym etapie wzrostu ogórka. I tutaj, żeby dobrze zregenerować liście, należy wykorzystać aminokwas roślinny Great VG w dawce 2 litry na hektar. Mając na uwadze ostatnie intensywne opady deszczu, dobrze jest zadbać o właściwy rozwój systemu korzeniowego ogórka. I tutaj dobrze jest do Greata VG dodać Algaren Twin, również w dawce 2 litry na hektar. Wzmocnimy tutaj system korzeniowy, zregenerujemy liście, które zostały uszkodzone, co dobrze przełoży się na przyszłe pobieranie składników pokarmowych podawanych poprzez fertygację i też dobrze przełoży się na jakość przyszłego plonu, jak również jego wielkość, bo dobry system korzeniowy, dobrze rozwinięte i funkcjonujące liście w uprawie ogórka gruntowego, czyli kondycja, mówiąc ogólnie, kondycja rośliny przekłada nam się na bardzo dobre plonowanie i dobrze rokuje na przyszłe zbiory. Tak się kończy fertygacja w terenie, jak za bardzo popada. Na dzisiaj to wszystko i zapraszam na kolejne wejścia fertygacji w terenie.